mam od nowości. Zawsze wymieniam w cyklach 20 tysięcy kilometrów, tak jak mówi książka serwisowa. Być może za rzadko, poddaję pod wątpliwość na końcu swojej wiadomości. Ostatni raz tak wysokie zmiany tych parametrów były odnotowane w odcinku numer 122, czyli blisko 20 eksperymentów temu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Inicjatorem tego eksperymentu jest Tomasz. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji ponownie możecie wyłowić z etykiety. Reszta w szczegółach za chwilę. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Infiniti Q50, rok produkcji 2015, silnik 2.0 benzyna, 211 koni, 182 tysiące km przebiegu. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej AMSOIL 0W40 klasy jakościowej aprobaty, wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to blisko 20 tysięcy km. 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 7 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Z dodatkowych informacji Tomasz napisał, że auto mam od nowości, zawsze wymieniam w cyklach 20 tysięcy km, tak jak mówi książka serwisowa, być może za rzadko, poddaję pod wątpliwość na końcu swojej wiadomości. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 77 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 184. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na poziomie 3%. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 61 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 182, a to oznacza, że otrzymano 20% spadek lepkości w temperaturze 40 stopni oraz 17% spadek lepkości w temperaturze 100 stopni. Wynik, który kwalifikuje ten olej do grupy olejów z krytyczną zmianą lepkości. Test bibułowy wykonano w oparciu o dwie różne bibuły. W tym samym czasie przeprowadzono pomiar dla próbek olejów podesłanych od innych widzów. Dzięki temu można bezpośrednio porównać wyniki dla olejów różnych marek po różnym przebiegu.
zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wykazuje dość mocne zanieczyszczenie oleju. Jakość oleju stan krytyczny. Wygląda na to, że dodatki odpowiedzialne za dyspersję zanieczyszczeń utraciły już swoje właściwości. Wynik mocno odstaje od wyników dla pozostałych olejów, które były badane w tej serii. Widać to wyraźnie zarówno w testach od MCU, jak również przy zastosowaniu drugiej bibuły. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Z podczerwieni wyraźnie widać mocne wyczerpanie dodatków uszlachetniających oraz krytyczne stany dla stopnia sulfonowania oraz nitrooksydacji. Co ciekawe, ostatni raz tak wysokie zmiany tych parametrów były odnotowane w odcinku numer 122, czyli blisko 20 eksperymentów temu. W ramach ciekawostek odsyłam Was do tego filmu, żeby porównać podobieństwa i różnice w przeprowadzonych eksperymentach. Z ważniejszych elementów różnicujących w odcinku numer 122 mocnym zmianom na widmie nie towarzyszyła tak krytyczna zmiana lepkości, jaką obserwujemy dzisiaj. Bazując na otrzymanych wynikach, można dość jednoznacznie stwierdzić, że zmiana tego oleju została przeprowadzona zbyt późno. Badany olej zdegradował w dość mocnym stopniu. Wydaje się, że wymiana powinna zostać przeprowadzona po krótszym przebiegu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!